W jednym z indyjskich szpitali znajdujących się w mieście Chandigarh doszło do zdarzeń, które są tłumaczone jako paranormalne. Chodzi tu konkretnie o nagranie z kamery przemysłowej pokazujące wózek inwalidzki, który sam jeździ po podjeździe. Na nagraniu widać wyraźnie wózek poruszający się dziwną trajektorią, sugerującą, że ktoś go popychał. Z tym, że już na pierwszy rzut oka widać, że nikogo tam nie było. Jednak pomimo tego wózek wyraźnie w kontrolowany sposób skręca, a nawet przystaje na moment i potem kieruje się dokładnie w stronę wyjazdu ze szpitala. Niemalże natychmiast pojawiły się sugestie, że może to być manifestacja jakiegoś złośliwego ducha, tak zwanego poltergeista. W związku z tym, że obserwacji dokonano w szpitalu, oczywista wydaje się być konkluzja, że duchów tam nie brakuje i któryś z nich mógł po prostu zacząć płatać figle. Na filmie z CCTV widać też strażników zaskoczonych obrotem wydarzeń i jeden z nich stwierdził nawet, że w momencie, kiedy doszło do anomalii z wózkiem, poczuł nagle zimno. Co jego zdaniem dowodzi tego, że należy brać pod uwagę paranormalne wytłumaczenie tego nagrania. Tym bardziej biorąc pod uwagę poruszające się w nim świetliste kule. Pojawiły się również opinie sceptyków, których to nie wypada ignorować, ponieważ jak twierdzą, odjeżdżający wózek inwalidzki może być wynikiem działania wiatru i hamulca na jednym z kół. Tak też tłumaczona jest nieregularna droga, jaką przebył poruszający się wózek. Niezależnie od tego, jaka jest prawda, strażnicy z tego szpitala uważają inaczej i po tym incydencie zaczęli odmawiać pozostawania na nocnej zmianie w pojedynkę. I to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Kończąc już, chciałbym jeszcze zaprosić Was na naszą stronę internetową innemedium.pl po więcej bardzo podobnych tematycznie treści. Oraz zachęcić Was do sprawdzenia naszego sklepu internetowego, mediów społecznościowych i Patronite. Po wszelkie potrzebne linki odsyłam oczywiście poniżej do opisu.